Szanowni Państwo, dzień dobry, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić arcyważną dyskusję pod tytułem Kwadratura trójkąta Unia Europejska, Turcja, Iran. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym, militarnym i politycznym w relacjach Unii Europejskiej, Turcji i Iranu. Porozmawiamy także o perspektywach, kwestii stabilizacji, narracjach, a rozmawiać będziemy z prelegentami, którzy są z nami już w studio. Jest to Piotr Micuła, ekspert programu polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych think tanku Visa Europa. Specjalizuje się w temacie związanym z polityką europejską. Studiował w Berlinie, Warszawie, w Sankt Petersburgu. Zajmował się między innymi energetyką i na niej będzie się też skupiał. Jest także Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wykładowca Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekspert ECFR. Chciałem także powitać Łukasza Przybyszewskiego, to badacz Azji Zachodniej z Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. I chciałem przede wszystkim podziękować naszym organizatorom Visa Europa, Kolegium Europy Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Bez Państwa nie moglibyśmy dzisiaj porozmawiać, więc dziękuję bardzo i przejdźmy do naszej dyskusji. Do sunnici versus szyici, a to nie jest takie proste, więc jak Państwo pamiętają, kilka tygodni temu Azerbejdżan przy zdecydowanym wsparciu Turcji jednoznacznym wygrał wojnę z Armenią i z Republiką Arcach, parapaństwem, czyli Karabachem. I to zwycięstwo pokazało, że większość Azerów, o czym często zapominamy, nie mieszka w Republice Azerbejdżanu, tylko mieszka w Iranie. Mieszkają przede wszystkim w północno-zachodnim Iranie, przy granicy z Azerbejdżanem, który został podzielony jako kraina historyczna w wyniku wojen między Rosją a Iranem na początku XIX wieku. Ta populacja azerska liczy co najmniej 15% populacji całego Iranu, możliwe, że nawet do 20%, co oznacza, że to jest kilkanaście milionów ludzi. I w trakcie wojny widać było, że doszło do takiego wzmożenia narodowego wśród nich, demonstracji na dużą skalę, które policja oczywiście z przejawami solidarności dla Azerbejdżanu, poparcia dla Azerbejdżanu, i to wzbudziło zaniepokojenie Teheranu i też niektóre z tych demonstracji zostały stłumione, rozpędzone przez policję. Oczywiście to, co też się bardzo Teheranowi nie spodobało, to wypowiedzi polityków tureckich, włącznie z prezydentem kraju Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, dotyczące właśnie jedności wszystkich Turków i Azerów ponad granicami. Oczywiście tu można było tłumaczyć, że to było spontaniczne odwoływanie się do poezji, ale to nie zostało tak odebrane, że to ma tylko wymiar kulturowy, duchowy czy dotyczący sfery literackiej. Więc to, co jest pierwszy punkt, który bym tu pokazał, że w relacji tych dwóch państw mamy czynnik kulturowy, który, pierwszy punkt, to są właśnie Azerowie. Przypomnijmy, że przez lata w tej rozgrywce na Kaukazie Południowym, tak było w latach 90., też ostatnio, Iranowi było bliżej do Armenii niż do Azerbejdżanu. Tutaj to na przykład nie pasuje do tych najróżniejszych teorii typu zderzenie cywilizacji, Huntington i tak dalej. I przypomnijmy, większość Azerów jest w Iranie olbrzymia większość, a w Azerbejdżanie większość zdecydowana jest szyitami, tak jak 90% mieszkańców Iranu. Natomiast, więc mamy ten czynnik azerski, tak? Azerski, który jest bardzo złożony, bo z jednej strony oczywiście wspomniałem o tych demonstracjach i o tym, że jak na przykład przyjechał
poprzedni prezydent Turcji, Abdullah Gül, z wizytą do Iranu, to odwiedził też Tebriz, miasto położone właśnie, stolica taka nieformalna azerskiego, irańskiego Azerbejdżanu. Miasto bardzo ważne też w historii Iranu, z tego powodu, że z przerwami przez prawie 300 lat i to czasami w okresie największej świetności było stolicą tego kraju i był witany tam owacyjnie, tak, przez tłumy, które go, prawda, właśnie skandowały po turecku i tak dalej. To jest... I to jest czynnik tak? kulturowy. Tak. Następny czynnik? Słucham? A następny czynnik? Następny czynnik, który jest istotny, gdy mówimy o tym czynniku jeszcze w wymiarze kulturowym, to jest na pewno kwestia kurdyjska. Dodam tylko, żeby zakończyć, przepraszam, ten azerski, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, że z drugiej strony Azerowie mieli wielki wkład w historię Iranu we wszystkich wymiarach i ta ich rola jest nieporównywalna z jakąkolwiek innym narodem mieszkającym w Iranie i najlepiej to pokazuje fakt, że Ali Khamenei, tutaj chciałem przejść od Tebrizu, przywódca Ajatollah Iranu jest pochodzenia azerskiego i pochodzi z Tebrizu, tak samo jak paradoksalnie w 2009 były wielkie demonstracje w Iranie, tak zwana Zielona Rewolucja, to przywódca tego ruchu opozycyjnego demonstracji był Musawi, który jest krewnym Khameneiego i też ma korzenie azerskie. Więc to jest, dlatego ta relacja jest wyjątkowa i tutaj widzimy to napięcie między poczuciem więzi, ale też odrębności. Druga kwestia, Kurdowie. Jak wiemy, dla Turcji to jest podstawowe, długoterminowe wyzwanie, ułożenie sobie relacji ze społecznością kurdyjską, która stanowi do 20%, może nawet, bo tu jest kwestia stopnia identyfikacji z tą tożsamością mieszkańców Turcji. Dla porównania, w Iranie ta społeczność, która w liczbach bezwzględnych po tej mieszkającej w Turcji jest drugą, największą, stanowi 10% populacji Iranu. I to jest główna grupa sunnitów mieszkających w Iranie. Mieszkają oni wzdłuż granicy z Turcją, to jest ta sytuacja Turcji, która jak spojrzymy na jej granicę na wschodzie i na południu, to po drugiej stronie graniczy przede wszystkim z Kurdami, a jednocześnie u siebie ma Kurdów, którzy mimo najróżniejszych działań ze strony Turcji, czy to marchewki, czy kija, obecnie dominuje kij niestety, no to mamy coś takiego, że silna jest bardzo partia kurdyjska, która dostaje tam masowe poparcie. Tak, jest bardzo popularna, co pokazują wyniki wyborów. Ci Kurdowie w Iranie są pewnie tą grupą, która się najbardziej różni od reszty mieszkańców. Tu jest kwestia najróżniejsze czynniki etniczne, religijne i tak dalej. I jest oczywiście jakoś przemieszana z Azerami, ale przez oba te kraje, i to jest ten element, który może łączyć oba te kraje, czyli Turcję i Iran, Kurdowie są postrzegani raczej jako zagrożenie, problem. I oczywiście obie strony zdarzało im się w przyszłości, że grały przeciwko sobie kartą kurdyjską, ale obecnie raczej widać w tej kwestii zbliżenie stanowisk i poczucie, że mamy wspólne interesy, że zagrożenie stanowi potencjalny separatyzm kurdyjski. Tak? To jest to ta perspektywa. Więc to jest ten czynnik, który bym powiedział kulturowy w wymiarze etnicznym przede wszystkim. Dochodzi element religijny, który, tak jak powiedziałem, oczywiście on często jest upraszczany, wyolbrzymiany, ale nie można go też zanegować i lekceważyć, czyli kwestia taka, że mamy dwa kraje, w których dla Irańczyków od XVI wieku bardzo ważnym elementem tożsamości narodowej, etnicznej, wówczas tak państwowej, stał się szyizm. I Iran jest najważniejszym krajem szyickim na świecie, to w ogóle nie podlega dyskusji i stara się wspierać te środowiska szyickie na Bliskim Wschodzie. Szyizm oczywiście jest zróżnicowany, nie mamy jednego nurtu, ale wspiera je w Iraku, w Bahrajnie, w Jemenie, w Libanie, w Syr, tak? Grając kartą szyicką, co wywołuje niezadowolenie i napięcia, czy też nawet wojny zastępcze z różnymi aktorami, przede wszystkim z tutaj tym głównym rywalem jest Arabia Saudyjska i będąca obecnie w bliskim sojuszu nieformalnym z Izraelem. I z drugiej strony mamy Turcję, która jest krajem w 80% mniej więcej sunnickim. Drugie, te pozostałe 20% to są szyici, różne odmiany szyizmu, przede wszystkim alewici. I oczywiście
gdy robione są różne badania opinii publicznej, to widać wśród tej społeczności szyickiej, zbliżonej do szyizmu, mieszkającej w Turcji, rodzaj sympatii do Iranu, mimo tego, że często jest to społeczność, która okazuje się być bardziej na przykład liberalna, mniej praktykująca religijnie, ale dochodzi ten czynnik tego poczucia solidarności w ramach pewnej wspólnoty religijnej. I te dwa kraje, jak spojrzymy na historię, to często się to przypomina, XVI, XVII, XVIII wiek, początek XIX wieku, to są nieustanne wojny. My jesteśmy skupieni, bo mamy pewną fiksację w Polsce, bitwa pod Wiedniem, mit Polaków ratujących Europę. Tak, Turcy walczyli, osmańscy, szczególnie z Habsburgami, z Wenecją w Europie, ale jak spojrzymy na te konflikty z Iranem, to okaże się, że od początku XVI wieku, mniej więcej wtedy jak Habsburgowie zaczęli wojny z Turkami osmańskimi, do początku XIX wieku mamy z przerwami, te wojny trwają około 70 lat, a z Habsburgami około 50 lat. Więc te konflikty odegrały bardzo ważną rolę i dzisiaj można na nich budować, prawda, odwoływać się do określonych postaci historycznych, żeby budować, jeśli chce się budować narrację konfrontacji. Z drugiej strony oczywiście zawsze można powiedzieć, że od ponad 200, no mniej więcej od prawie 200 lat, bo ten ostatni konflikt skończył się w 1823, nie było wojny między Turcją a Iranem. Zdarzały się, można powiedzieć, takie konflikty zastępcze, jak teraz Syria, ale bezpośredniej wojny między nimi nie było. I tu dochodzimy do czegoś takiego, że czy ten sunizm i szyizm są ważne? Są ważne, ale pamiętajmy o tym, że ta konfrontacja pomiędzy krajem dominującym, mocarstwem w Anatolii i na Wyżynie Irańskiej ma długą historię, bo dotyczy też Rzymu, Bizancjum versus różnych państw irańskich i przed dominacją, zdominowaniem przez szyizm Iranu. Pamiętajmy o tym, że Osmanowie walczyli też z państwami położonymi właśnie w Iranie, które nie były szyickie. Więc ta konfrontacja ma też wymiar pewnej rywalizacji o przywództwo w regionie, która ma podtekst wyznaniowy, dwóch wyznań w ramach islamu, ale oprócz tego ma ten ważny aspekt geopolityczny. I tutaj muszę dopytać o trzecią część naszego trójkąta znajdującego się w kwadraturze, to znaczy o Unię Europejską. Wchodzi Unia Europejska, próbuje wpłynąć jakoś na te relacje. W jaki sposób? Tak. Jeszcze tylko dodam, że zawsze można znaleźć, to wszystko zależy, wiemy też z naszej historii europejskiej, że historia może być wykorzystana negatywnie albo pozytywnie. To zależy, jakie fakty sobie będziemy dobierać. To, co jest istotne, jeśli chodzi o Iran i Turcję, jest bardzo ważna wspólna platforma kulturowa, dziedzictwo kulturowe. W literaturze przedmiotów, w badaniach, prawda, nad regionem często używa się nawet takiego pojęcia Turko-Persja. To znaczy, że mieliśmy silne bardzo te powiązania przez stulecia między Turkami i Irańczykami. Z jednej strony oczywiście konfrontacja, ta wizja Turan, Iran i tak dalej, ale z drugiej strony wystarczy spojrzeć, jak gigantyczną rolę miał język perski, który można porównać do roli języka francuskiego w Europie XVIII-wiecznej w Imperium Osmańskim. I z drugiej strony wspaniała literatura azerska w historii Iranu. Natomiast wracając do samego Unii Europejskiej, sytuacja wygląda tak, że z perspektywy Unii Europejskiej zdecydowanie ważniejsza jest Turcja, ze względu na skalę powiązań, jak spojrzymy na wymiar ekonomiczny, demograficzny, diasporę turecką, społeczny, kulturowy, historyczny, w każdym wymiarze. Tego się w ogóle nie da porównać z Iranem. Druga kwestia jest taka, że oczywiście trochę za dużo gadam, to zaraz oddam głos pozostałym panelistom, ale w wielkim skrócie wygląda to w ten sposób, że trochę patrząc nawet obiektywnie, gdybyśmy byli teraz na jakimś spotkaniu ekspertów i dyplomatów unijnych w Brukseli, no to patrzymy na Turcję, widzimy kraj, który, no potencjał jego to jest pod względem gospodarczym, jeśli spojrzymy na PKB w sile nabywczej, 2 biliony, prawie 400 miliardów dolarów. To jest poziom Włoch. Wkrótce zresztą Turcja wyprzedzi Włochy i Meksyk i będzie według Międzynarodowego Funduszu Walutowego 11 największą gospodarką świata. To jest prawie dwuipółkrotnie większa gospodarka niż irańska.
To samo jeśli chodzi o PKB w sile nabywczej per capita. Więc jak patrzymy w takim wymiarze ekonomicznym, perspektywy też wzrostu, Iran przeżywa od lat ze względu na reżim, który nim rządzi, bardzo skorumpowany, kleptokratyczny, zamknięty i tak dalej. Najróżniejsze problemy to nie jest, można zawsze mówić o jej, jaki to jest ciekawy rynek perspektywiczny. Troszeczkę to jest takie myślenie życzeniowe. W przypadku Turcji przy wszystkich bardzo poważnych problemach to kapitał europejski, wymiana handlowa, zaangażowanie europejskie, też turystyka jest nieporównywalnie większe. I to się jeśli nie dojdzie do jakichś zmian politycznych w Iranie, to się nie zmieni. Natomiast oczywiście Iran w porównaniu z Turcją no jest istotny dla Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa, ze względu na to, że jest tą hard power, która rozpycha się, mówiąc kolokwialnie, na Bliskim Wschodzie. Ale tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że od kilku lat po tym nieudanym zamachu stanu w Turcji widzimy, że Turcja została słusznie zdegradowana przez Freedom House, organizację amerykańską oceniającą systemy polityczne na świecie, do kategorii niewolnych państw, i ten autorytaryzm jest silnie skorelowany z nacjonalizmem, z polityką zagraniczną, która jest z perspektywy Unii Europejskiej wyzwaniem na basenie Morza Śródziemnego, w jego wschodniej części. To, co się działo też na Kaukazie Południowym, relacje z Rosją i tak dalej. To wszystko, Libia, prawda, to wszystko jest wyzwaniem, Syria tak samo, Turcja, polityka turecka w Syrii. Więc paradoksalnie Turcja pod tym względem zaczyna w jakimś stopniu przypominać Iran, że też w wymiarze bezpieczeństwa zaczyna być wyzwaniem, nie tym dostawcą bezpieczeństwa, tak, tylko raczej może być też problemem. I tutaj dochodzimy do pytania fundamentalnego, czy Unia Europejska, poszczególne kraje, może Francja, która nie przypadkiem właśnie ma relacje bardzo złe z Turcją i tak dotyczone sfery bezpieczeństwa, czy Unia Europejska ma coś poważnego do zaoferowania w tym wymiarze bezpieczeństwa? Moim zdaniem w ograniczonym stopniu. I tu się zatrzymuję. I bardzo dziękuję za tę bogatą wypowiedź, która pokazuje nam aspekt kulturowy, etniczny, religijny, bardzo ważny w tej debacie, pokazujący, jak skomplikowane są te wzajemne relacje. I teraz możemy przejść od razu do aspektu bezpieczeństwa, nad którym pochyli się Łukasz Przybyszewski, którego właśnie proszę, aby zaczął od odpowiedzi na to pytanie, które padło przed chwilą, czyli czy Unia Europejska ma coś do zaoferowania właśnie, żeby jakoś odpowiedzieć na to wyzwanie hard powers rywalizujących ze sobą w regionie? Unia Europejska przede wszystkim nie tyle co może, co raczej musi mieć coś do zaoferowania, dlatego że największym problemem dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sam Iran, jak i też Turcję, ale bardziej skupię się w tym momencie na Iranie, jest to, że podregion tego większego Bliskiego Wschodu, łącznie z Afryką Północną, zatokowy podregion z Lewantu od inwazji amerykańskiej na Irak, potem szybkim krokiem do przodu w przyszłość do arabskich wiosen, jak i też wojny domowej w Syrii, stał się praktycznie, stał się bardzo mocno przeplatający, tak? Czyli bardzo dużo wydarzeń, jak i aktorów z Zatoki zaczyna wpływać na to, co się dzieje w Afryce Północnej, zaczyna wpływać na to, co się dzieje w Lewancie. Przez to Unia Europejska zaczyna dostrzegać, że na przykład właśnie program nuklearny Iranu, o ile rzeczywiście wszedłby w fazę stricte militarną, stwarza zagrożenie właśnie też w basenie Morza Śródziemnego, dlatego że połączenie pocisków dalekiego zasięgu z pociskami średniego i krótkiego zasięgu, z czego te dwa ostatnie mogłyby być na przykład na większą skalę dostarczane do aktorów pośrednich w regionie, tak, czyli na przykład do Hezbollahu, na teren Jemenu i tak dalej, kumulatywnie doprowadza do sytuacji, w której południowa flanka Unii Europejskiej, jak i też NATO, może spotkać się potencjalnie z zagrożeniem właśnie dla bezpieczeństwa, dla szlaków handlowych, jak i też państw, które są dla Unii Europejskiej partnerami. Muszę zapytać tak. O charakter tego zagrożenia, bo są różne wyobrażenia na temat zagrożeń płynących z tego regionu, tak. Łącznie z wielką, gorącą wojną, ale chyba nie takie. To jest na razie odległa perspektywa, między innymi dlatego, że Iran przede wszystkim nie posiada żadnego
znaczy żadnego może to za duże słowo, ale nie posiada wystarczającej siły powietrznej, tak? Pociski to jest jedno, ale bardzo dużo rzeczy, które są transportowane do Syrii, spotykają się z regularnymi nalotami, czy to sił powietrznych Izraela, czy też innych, tak? I w zasadzie dopóki nie będzie wyścigu, kto szybciej zbombarduje lub postawi jakiś system obrony powietrznej, jeżeli nie, takie systemy nie zaczną tworzyć baniek antydostępowych i tak dalej, to to na razie nie ma ku temu żadnych szans, no chyba, że Iran rzeczywiście stwierdziłby, że na terytorium Syrii raczej to się nie uda, więc będą musieli próbować jakoś to transportować na teren Libanu, jakoś to transportować na teren Jemenu. Jeżeli tak, no to wówczas być może, ale to byłby raczej konflikt no, krótszy niż nam by się mogło wydawać, dlatego że no, starcie tutaj byłoby dosyć silne i krótkie, to zdecydowanie. Także no, gorący konflikt, jeżeli w ogóle jakiś by był, to raczej krótki. Gdyby natomiast dochodziło do ataków na Iran właściwy, no to wówczas zdecydowanie by to się wydłużyło, tak. Ale zmieniło się dużo w Stanach Zjednoczonych i jednak atak na Iran chyba został trochę odwleczony w czasie. Odwleczony w czasie, ale na razie docierają sygnały takie, że Stany Zjednoczone zamierzają bardziej wykorzystać teren Arabii Saudyjskiej do ukrócenia ambicji Iranu w regionie pod względem militarnym, dlatego że skala i tempo rozwoju właśnie pocisków i krótkiego, i średniego, i długiego, dalekiego zasięgu jest taka, że Zatoka Perska po prostu staje się zbyt ciasna. Te pociski będą tak skomasowane, że rzeczywiście może dojść do zatonięcia okrętu amerykańskiego lub nawet lotniskowca. To nie można tego obecnie wykluczyć. Dotychczas też była taka sytuacja, że Iran nie posiadał, przez to właśnie, że miał tak bardzo nadwątlony, już upadający w zasadzie lotnictwo, nie posiadał systemu wczesnego ostrzegania powietrznego, tak, przez brak odpowiednich samolotów. Ale teraz wykorzystuje do tego drony, które o tyle, o ile są do tego zdolne, dostarczają cząstkowy obraz z pola. I suma summarum, jak kawałek do kawałka z takich puzli właśnie, które tworzą te drony, są w stanie odtworzyć mniej więcej jakiś podobny właśnie zakres świadomości sytuacyjnej, jakoby mieli dzięki właśnie jakiemuś samolotowi, nie wiem, Boeinga, który właśnie byłby wyposażony w odpowiednie systemy. Irańczycy mają pewien potencjał, ale raczej defensywny, raczej taki zaczepny, można by powiedzieć. I potęgi takie jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone muszą znaleźć jakąś odpowiedź na narastające napięcie, na rosnące znaczenie z jednej strony Iranu, z drugiej strony Turcji. Czy taką odpowiedzią będzie stare JCPOA, czyli porozumienie nuklearne, nowe, coś jeszcze innego? Na co się zanosi? Zanosi się na to, że Iran chciałby mieć stare JCPOA. Nie jest nastawiony tylko i wyłącznie na obronę. Jest też nastawiony na atak, jeśli chodzi o uzbrojenie i siły, które posiada. Problem polega na tym, że państwa, które mogłyby sprzedać uzbrojenie bardziej ofensywne Iranowi, po prostu nie chcą tego zrobić. Chodzi o równowagę sił w regionie. Tak, gdyby Rosja zechciała przetransferować jakąś technologię militarną tam do Iranu lub Chiny, musiałyby to zrobić raczej w odpowiedzi na to, co inni aktorzy w regionie posiadają. Bo to chodzi o równoważenie sił. Tak samo jak było z Irakiem i przez wojny iracko-irańskiej. Iranowi nie chciano sprzedać czołgów, a Irakowi sprzedawano czołgi. Po prostu chodziło o wyrównanie sił. I tak to wyglądało, tak. A jak może wyglądać? Iran by chciał stare JCPOA. Teraz mamy nowy układ w Europie, bardziej jeszcze w Stanach Zjednoczonych, jest Joe Biden, multilateralista, przynajmniej deklaratywnie. W takim razie Zachód jako całość. Jaką może udzielić odpowiedź? Generalnie rzecz biorąc, stare JCPOA z mojej perspektywy
wydaje się, że może nie wrócić, dlatego że z ostatnich sygnałów, jakie Iran wysyła, to wychodzi na to, że już chyba sami nie są pewni, czy to jest możliwe. Stany Zjednoczone mogą zechcieć teoretycznie wprowadzić jakiś reżim kontroli zbrojeń, jeśli chodzi właśnie o pociski balistyczne, tak? Problem polega na tym, że czegoś takiego nigdy nie było. I jeżeli by chciano coś takiego zrobić, to prawdopodobnie na modłę negocjacji amerykańsko-sowieckich. A to byłyby naprawdę bardzo długie i bardzo ciężkie negocjacje. Iran też wysłał sygnał, że prawdopodobnie opinia publiczna nie będzie informowana o wszystkich krokach, które na przykład Zarif wykonuje, tak? I to, co Iran teraz robi, to robi to zresztą od dawna, ale angażuje wszystkie resorty na poziomie właśnie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego do tego, żeby tą presję amerykańską możliwie zlikwidować, ale też biorą pod uwagę oczywiście, że JCPOA może nie wrócić. Co wróci, tego nie wiemy jeszcze oczywiście, ale zdecydowanie władze w Teheranie biorą na pewno pod uwagę, że szansa jest 50-50 tak na dobrą sprawę, dlatego że widać też, że Iran mimo sankcji jest nadal w stanie eksportować ropę, obchodząc te sankcje najróżniejszymi metodami. Gospodarka zaadaptowała się do tej sytuacji i zaczyna wykazywać pewne, no na razie nieśmiałe, ale tendencje jednak ku jakiemuś ożywieniu. Wbrew pozorom, to też jest akurat prywatna moja opinia, wiele z tych sankcji Iranowi pomogło, dlatego że Iran był od dziesięcioleci uzależniony od eksportu ropy. To była ich pięta Achillesa. Wiedzieli, że jak tylko wkroczą jakieś sankcje, to budżet się nie skleja, nic się nie skleja, nic nie można sfinansować. A ta druga runda już właśnie tych obostrzeń spowodowała, że irańska gospodarka zaczęła się adaptować do tego. Wprowadzono większe rozwiązania fiskalne i tak dalej. Sprywatyzowano masę rzeczy, które należało do państwa. Powstała tak na dobrą sprawę oligarchia oparta o resorty siłowe, często czyli siłowarchia. Więc tutaj bilans nie jest wcale taki na niekorzyść Iranu wbrew pozorom, co też może tłumaczyć, dlaczego aż tak się nie spieszyli i wciąż aż tak się nie spieszą. Chcieliby natomiast przestrzec kraj przed snapbackiem, czyli żeby nie doszło do sytuacji, w której Stany Zjednoczone przekonały innych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do tego, że jednak oni mają rację i sankcje muszą wrócić, bo multilateralne sankcje są no, koszmarem dla Iranu. Wówczas rzeczywiście będzie bardzo trudno im cokolwiek zdziałać i nie mogąc właśnie wbijać tego europejskiego klina w tym wszystkim, bo na tym zależy przede wszystkim Iranowi, jeśli chodzi o JCPOA jako rolę Europy, no będą nastawieni tak naprawdę już na to, że trzeba będzie podjąć negocjacje, w których oni będą bardziej przegraną stroną, tak? Jeśli chodzi o samą Europę jeszcze, to chciałbym wspomnieć tylko, że Iran już dawno temu gospodarczo zwrócił się ku wschodowi, ku zachodowi raczej Europie pod względem FDI, bezpośrednich inwestycji, i w ogóle transferu technologii dla przemysłu. To było dla nich zawsze bardzo atrakcyjne. Też ze względu na schedę, jaką mieli też po szachu i tak dalej, to bardzo dużo technologii też z tamtych czasów zostało, było rozwijanych. Natomiast jeśli chodzi o Turcję, no to wiadomo, że relacje gospodarcze są bardzo ważne. Kwestia kurdyjska jest dla nich wspólna, poza powiedzmy Idlibem, to interesy i tureckie, i irańskie w Syrii oraz w Iraku mniej więcej symetrycznie się rozchodziły. Iran ma lepsze relacje z Kurdami niż Turcja, ogólnie rzecz biorąc, stawia na to, że mogą być raczej pośrednikami w handlu. Także bardzo liczą na to, że Kurdowie też w autonomii w Iraku jakoś właśnie tutaj mogą odegrać rolę. Natomiast Iran bardzo zaniepokoił się poparciem Azerbejdżanu właśnie w wojnie z Armenią. Utraci na tranzycie, ponieważ będzie utworzony korytarz transportowy między Azerbejdżanem a Nachiczewańską Republiką. I też zaczyna pod względem właśnie bezpieczeństwa już militarnego zauważać, że możliwe, że mimo wszystko będą też mieli jakieś siły wrogie na północy, właśnie z terenu Azerbejdżanu, na co wskazują też rozwoje
prac budowlanych koło miejscowości Kiaracz, koło Teheranu, to jest na zachód od Teheranu. Chciałem zapytać jeszcze ogólnie o Turcję, ekspansja, która... Tak, właśnie, ogólnie właśnie przez to, że Iran zostaje w tyle i gospodarczo, i militarnie pod niektórymi względami, oczywiście, ponieważ pociski to jest ich silna karta. Bardzo Iran niepokoi to, że Turcja dzięki temu, że i jest związana z NATO, i jest bliższa Unii Europejskiej, i w ogóle ma zupełnie inny charakter stosunków z Zachodem, umie jakoś równoważyć właśnie swoje stosunki z Zachodem i z Rosją, umie rozwijać wpływy, umie rozwijać jednocześnie handel. Po prostu obserwuje, że ekspansja Turcji w tak wielu wymiarach się dokonuje w regionie też w kierunku wschodnim, że staje się coraz większym rywalem. Słowa, które ostatnio płynęły z Teheranu w kierunku Ankary, były znacznie ostrzejsze niż kiedykolwiek, znaczy przynajmniej w ostatnich latach, czy dziesięcioleciach. I tutaj też oczywiście dochodzi właśnie ta kwestia etniczna. Bardzo duża liczba elit, kadr, tych najlepszych kadr właśnie irańskich jest pochodzenia azerskiego. To też nie jest bez znaczenia. I możliwe właśnie, że Iran bardziej już patrzy właśnie na Turcję jako rywala też w sferze bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli by doszło do ekspansji na przykład w zakresie dostaw energii elektrycznej w Iraku, to dla Iranu to jest konkurent, rywal. Będzie trzeba równoważyć to i być może wtedy bardziej będzie Iran skłonny ku temu, żeby jednak Arabia Saudyjska w przyszłości też dostarczała tam energię elektryczną. To jest taki przykład. I dobrze, że pojawia się wątek energetyczny. Bardzo dobrze, ponieważ nasz następny panelista opowie o energetyce. To jeszcze tylko dodam szybciutko o energetyce właśnie, bo Iran, jeżeli nawet by wrócił do eksportu ropy naftowej, to być może dostanie oczywiście odpowiednią kwotę do zrealizowania w ramach OPEC-u, ale nie możemy liczyć na to, że Iran kiedykolwiek odzyska jak dawną pozycję. W LNG już stracił, nigdy już nie doścignie pozostałe państwa, które w tym kierunku idą. Sam projekt South Parsie nie leży odłogiem, ale jest bardzo powoli rozwijany, a obecność chińska jest tam nierozstrzygnięta, bo nie wiemy, czy tam są jacyś inżynierowie, czy nie ma, no bo Chińczycy wyszli z tego projektu, ale być może mają jakąś pomoc, tylko no nic o tym nie wiemy. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę uporządkowaną wypowiedź o aspekcie militarnym i zajawkę na temat spraw energetycznych, które również są bardzo ważne w tym regionie, o których teraz opowie pan Piotr Micuła, którego zapraszam do zabrania głosu. Tak jest. Ja bym jakby nie tylko chciał wyjść od tych spraw czysto energetycznych jednak, ale rzeczywiście powtórzyć trochę to, co słusznie zauważył i pan Adam, i pan Łukasz, czyli o tym, w ogóle zastanawiałem się nad całym tematem tego webinarium, to znaczy trójkąta Unia, Iran, Turcja. Warto myślę, że nie jest to mimo wszystko relacja, powiedzmy, trójkąta równobocznego, tak? I to, co pan Adam też zauważył na początku, że jednak te relacje, które są pomiędzy Turcją i Iranem, są po prostu z racji tego, że są to państwa narodowe o pewnych kierunkach konkretnych prowadzenia swojej polityki zagranicznej, a inne niż Unii Europejskiej, która dalej ma problem z pewną instrumentalizacją tego, w jaki sposób chce realizować i wobec kogo politykę zagraniczną. I widzimy to we wszystkich wymiarach Unii Europejskiej, widzimy to w jej stosunkach, w trudnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które objawiły się szczególnie w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Widzimy to w trudnych relacjach Unii obecnie z Rosją, również w kontekście wydarzeń związanych z Nawalnym. No i widzimy to oczywiście w takich kwestiach między innymi właśnie jak na przykład Turcja, która jest w różny sposób priorytetyzowana przez państwa, inaczej przez Francję, inaczej przez Niemcy, dla których Turcja jest ważnym partnerem nie tylko gospodarczym, ale ten wymiar nie można cały czas zapominać właśnie o tym wymiarze przede wszystkim politycznym, czyli też ogromnej diaspory tureckiej w Niemczech, czy ludzi z
tak zwanym migracją z Hintergrund, tym tłem migracyjnym tureckim, którzy są Niemcami, ale cały czas posiadają jakby elementem ich tożsamości, jest tożsamość, silnym elementem ich tożsamości jest tożsamość turecka. No i oczywiście właśnie kwestii związanych z Turcją, która siebie pozycjonuje jako państwo, które jest państwem powiedzmy środka, tak, które prowadzi bardzo wielowektorową politykę zagraniczną, jest państwem trochę europejskim, ale azjatyckim, bałkańskim, ale trochę też bliskowschodnim, tak, i która zawsze, co widzimy w ich wielu obszarach jej działania, stara się w jakiś sposób równoważyć relacje na przykład z Unią, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Rosją, będąc jednocześnie członkiem NATO, z drugiej strony zakupując S-400, tak? I jakby to widzimy w bardzo wielu obszarach, które są na pewno problematyczne dla Unii. Z Iranem jest na pewno inaczej z perspektywy unijnej. Po prostu podstawowej przyczyny, jaką jest to, że te więzi pomiędzy Turcją a Unią są znacznie silniejsze i Turcja jest po prostu strategicznie istotniejsza, między innymi właśnie z punktu widzenia gospodarczego czy energetycznego, ale jednocześnie gdzieś ten Iran w tle jest i potencjalny na przykład powrót do porozumienia niewątpliwie byłby przez część przede wszystkim europejskiego biznesu dobrze postrzegany. Tutaj oczywiście znów wracam do kwestii Niemiec i należy pamiętać, że na przykład drugim największym sektorem w Iranie po sektorze oil and gas jest sektor automotive, tak? I jakby to, co pan Łukasz powiedział, że przynajmniej jeśli chodzi o zatrudnienie. I tak to powiedział pan Łukasz, jakby Iran rzeczywiście zwraca, odkąd zaczęto od kilku lat zaczął się zwracać ku wschodowi bardziej, z uwagi na zaostrzenie polityki międzynarodowej, ostrzejszy kurs i wyjście z porozumienia przez Stany. Ale takie inicjatywy unijne, jak na przykład INSEC, tak, czyli pewne sposoby poszukiwania na obejście tego problemu i jednak utrzymanie współpracy z Iranem, bądź omijanie sankcji, to też miało miejsce, mi się przypomina ta jeszcze sytuacja raczej sprzed 2015-2016 roku, kiedy w jednym projekcie poszukiwaliśmy potencjału właśnie do współpracy z Iranem w obszarze przede wszystkim wydobycia węglowodorów i udało nam się zlokalizować strony internetowe promujące między innymi targi spółek sektora energetycznego, głównie wydobywczego, na których były publikowane mapy, które oczywiście potem znikały z internetu i trzeba było je tam odszukiwać za pomocą archiwum, ale okazywało się, że dostawało się na przykład taką mapę targów, gdzie były jakieś spółki, tak, generalnie kilkadziesiąt spółek o mało znanych nazwach, ale potem okazywało się, że jak się tam jeszcze poszukało, to znalazło się na przykład, że ktoś zrobił jakieś spółka robiące zdjęcia, No i potem jak się już widziało zdjęcia z tych targów, to się okazywało, że to nie były spółki XY, tylko to były na przykład Shell, albo Total, albo inne spółki z Unii Zachodniej, które po prostu były zainteresowane współpracą z Iranem. W pewnym momencie nawet PGNiG interesował się wydobyciem gazu w Iranie, ale właśnie powrót sankcji amerykańskich zatrzymał ten proces. Jakie są teraz perspektywy właśnie tej współpracy energetycznej z Iranem, z Turcją, Unią Europejską? Dokładnie tak. I ten sam problem, tak jak pan redaktor powiedział, PGNiG, ale tak samo ten sam problem dotyczył Orlenu, związany głównie oczywiście z importem ropy, czemu też Orlen oficjalnie zaprzeczał po wycofaniu się z porozumienia, że żadnego rodzaju import nie ma już miejsca i nie korzysta. Natomiast jeśli chodzi o samą perspektywę, no oczywiście tam jest problem przede wszystkim z Iranem, jest oczywiście taki też, jak pan Łukasz zaznaczył, jest to państwo, które wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim w obszarze technologii. Tak? Iran oprócz potencjału gospodarczego, w sensie tego, że sama gospodarka irańska jest po prostu mniejsza i słabsza od Rosji, to jest ona
jest ona niedoinwestowana i ona będzie potrzebowała na pewno kapitału. Stąd ten irański wzrost właśnie na wschód, ponieważ Iran potrzebuje kapitału przede wszystkim technologii. Jeśli chodzi o same relacje energetyczne, musimy być świadomi oczywiście tego, jak wygląda polityka Unii Europejskiej w zakresie europejskiego Zielonego Ładu. Tak? I to jest w takich działaniach Unii Europejskiej jak priorytetów, na przykład projektów Project of Common Interest, czy konkretnych rozwiązań, na przykład infrastrukturalnych na terytorium Unii, musimy być świadomi, że to, co jest na przykład największym atutem Iranu, czyli przede wszystkim te złoża ropy i gazu, mają pewien ograniczony potencjał w kontekście tego, w jaki sposób polityka Unia chce dekarbonizować swoją gospodarkę. Tak. Tutaj jest na przykład pojawia się kwestie regulacyjne i pewnych przeszkód, które mogą się pojawić, przede wszystkim w rozbudowie infrastruktury przesyłowej, gazowej, na przykład z Europy Środkowo-Wschodniej. To jest taka kwestia, która nas szczególnie interesuje, z uwagi na przykład takie inicjatywy jak Trójmorze. Czyli nawet co z tego, jeżeli będziemy mieli potencjał do tego, aby przesyłać bądź kupować, lepiej dywersyfikować źródła dostaw gazu, także przez korytarz na przykład południowy, albo mieć dostęp do irańskich surowców, chociaż też, jak słusznie zauważył pan Łukasz, tutaj pewnie największa szansa byłaby pod względem rozwoju LNG, ale to jest dalej dyskusyjne, czy Iran w ogóle ma potencjał, czy nawet Rosja, która zaczęła wchodzić bardzo mocno do LNG od jakiegoś czasu, i tak bardzo dyskusyjne jest to, czy ona będzie w stanie konkurencyjnie sobie poradzić z innymi eksporterami gazu skroplonego. Po prostu rynkowo. Tak więc w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, no to wracamy do koncepcji oczywiście tej trójmorskiej. I tutaj niewątpliwie większy potencjał do potencjalnej albo współpracy, albo raczej sporu będzie z Turcją, z uwagi na projekty infrastrukturalne południowego korytarza gazowego z jednej strony, czyli TANAP, ale też współpracy jednak turecko-rosyjskiej przy takich projektach jak Turkish Stream. I pytanie, czy na przykład nasz region będzie mógł na tym korzystać, jest pytaniem, które będzie trzeba też zadać w kontekście rozmów na temat rozbudowy infrastruktury. Chciałem dopytać jeszcze o gaz śródziemnomorski, bo to też jest ważny kontekst, który musi się pojawić. To znaczy Cypr, Izrael mają złoża, Unia Europejska trochę omija Turcję w tym temacie. Tak, to znaczy to jest generalnie tak, że jeśli chodzi o gaz śródziemnomorski, to pierwsze to jest właśnie jeszcze z tych wymiarów unijno-tureckich, do których też trzeba wrócić, czyli ten problem oczywiście Cypru i wydobycia węglowodorów przez Turcję, który też jest kością niezgody i który może potencjalnie w nakręcaniu konfliktu turecko-greckiego mieć swój udział i też prowadzić do tego, że wszelkie rozmowy na przykład z Turcją będą utrudnione. Jeśli chodzi o samo wydobycie z Izraelem, to jest dobre pytanie. To znaczy ja cały czas, to jest tak jak dyskusja przy wielu innych projektach, przy wielu innych projektach wydobywczych. Nie jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie ten gaz wydobyć, tylko gdzie jesteśmy w stanie go przesłać i co potem nie zrobimy na miejscu. To jest sama dyskusja, którą mamy w przypadku Rosji, którą się na przykład bardziej interesuje. Tak? Czyli na przykład nie to, co się stanie, jeżeli już powstanie Nord Stream 2, tak? Ale to, co się potem stanie z tym gazem dalej. Tak? I bez infrastruktury przesyłowej w Europie Środkowej, czyli bez tych pomysłów, które są między innymi wpisane w koncepcję Trójmorza, która, to jest moja prywatna opinia, bez większego udziału Niemiec będzie miała bardzo ograniczony potencjał, jeżeli Niemcy nie będą zainteresowane wejściem, ponieważ choćby z tego powodu, że nawet pieniądze, które Donald Trump jeszcze będąc prezydentem, jako Ameryka obiecał na wsparcie Trójmorza, są po prostu małe. To są, mówiąc relatywnie, no i w porównaniu z wielkością inwestycji infrastrukturalnej takiej jak Nord Stream, to jeżeli chcemy rozbudowywać infrastrukturę w Europie Środkowo-Wschodniej,
prawdopodobnie po prostu będą potrzebne większe środki, tak? A tutaj Niemcy, jeżeli będą zainteresowane, ale też to tutaj oczywiście z drugiej strony wchodzi domknięcie korytarzy gazowych z północy i południa. Tak? Mamy bardzo szeroki krajobraz. Wiemy, co się dzieje w sferze kulturowej, w sferze bezpieczeństwa politycznej i nawet energetycznej, ale co się teraz stanie? I chciałem panów o kilka krótkich wypowiedzi poprosić na temat konsekwencji tego, że mamy nowego lokatora w Białym Domu. Mamy Unię Europejską, która próbuje dążyć do autonomii strategicznej także w relacjach na przykład z takimi graczami jak ci, o których rozmawiamy. No i ta nowa architektura też polityki międzynarodowej pewnie będzie warunkować jakieś zmiany w tych relacjach. I każdego z panów bym poprosił o dwa słowa na ten temat, zaczynając od Adama Balcera. Myślę, że z perspektywy tureckiej to, co widzimy teraz, to bardzo duża aktywność Turcji, żeby poprawić sobie relacje z sąsiadami, krajami w regionie, ponieważ polityka turecka doprowadziła do skonfliktowania się i stąd to próba, deklaracja, że Turcja chciałaby rozmawiać, takie przekazanie tej gałązki oliwnej Grecji, chciałby rozmawiać z Grecją o sytuacji na Morzu Egejskim, Śródziemnym. To jest też te starania o poprawę relacji z Izraelem, z Egiptem, przekonanie, że porozumienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej z Katarem otwiera jakąś szansę na poprawę relacji z Arabią Saudyjską. Ewidentnie Turcja ma taką świadomość, że no mówiąc kolokwialnie, trochę się zakiwała i wiadomo, że okej, ma potencjał jakiś ekonomiczny i militarny i tak dalej, ale że no, spowodowała, że te kraje się często do siebie zbliżyły i występują jako koalicja przeciwko Turcji. To wszystko się dzieje oczywiście w kontekście fundamentalnym, czyli relacji ze Stanami Zjednoczonymi, która dla Turcji jest ważna i która dotąd była pod takim, można powiedzieć, kloszem ochronnym. Tym zderzakiem w cudzysłowie był prezydent Trump, który nie pozwolił na coś takiego, bo zbudował sobie no, bliską relację z prezydentem Turcji Erdoğanem, na to, żeby Turcję obłożyć na różniejszymi sankcjami, żeby prowadzić wobec niej bardziej asertywną politykę. Co jest? Wchodzi Joe Biden i mamy zmianę. Politykę wartości. Tak, mamy po pierwsze politykę wartości, ale to jest poważniejszy problem. Oczywiście ma pan rację, że w sytuacji, kiedy mamy po raz pierwszy od czasów początku lat 70. państwo członkowskie, wtedy to była Grecja rządzona przez juntę czarnych pułkowników albo Portugalia, to mamy kraj, który jest niewolny, nie częściowo wolny, tak, bo to jest też ta kategoria z Freedom House, tylko niewolny i to jest na pewno wyzwanie dla NATO. Ale problem jest poważniejszy, bo przypomnijmy, że jak były podejmowane najróżniejsze decyzje przez Kongres, rezolucje właśnie, przegłosowanie sankcji, uchwał w sprawie Turcji, krytycznych bardzo, no to był konsensus pomiędzy demokratami i republikanami. I też ze strony administracji prezydenckiej, jak sprawdzimy sobie wypowiedzi poprzedniej administracji, przedstawicieli poprzedniej administracji, to okaże się, że byli oni też krytyczni wobec Turcji. Więc Turcja na pewno pod tym względem ma świadomość, że teraz te relacje z Ameryką będą o wiele trudniejsze i prawdopodobnie patrzy też na Unię Europejską i widzi, że krajem, który obecnie, o czym wspominali przedmówcy, stara się jakoś moderować pomiędzy krajami typu Francja, najbardziej skonfliktowanymi z Turcją, a Ankarą, czyli Niemcy, bo o nich mówię, że tam też może dojść do ważnej zmiany, bo mamy wybory na jesieni. I po wyborach możemy mieć koalicję najprawdopodobniej CDU z Zielonymi, którzy zajmą drugie miejsce, a Zieloni, chociaż na przykład to jest, oczywiście to pokazuje zróżnicowanie diaspory tej turecko-kurdyjskiej mieszkającej w Niemczech, są, która jest dobrze reprezentowana w Partii Zielonych, są bardzo pryncypialni, wyczuleni na przykład na kwestie praw człowieka. I tutaj może dojść też do zbliżenia z polityką amerykańską w kwestii Chin, Rosji,
bo CDU też nie jest monolitem, tak? Jest zróżnicowana, mamy frakcję, która jest bardziej transatlantycka, więc jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, to Turcja musi się temu przyglądać i musi to uwzględnić w swojej polityce zagranicznej. Sama... Mamy Turcję. Przepraszam, panie doktorze, panie dyrektorze, przekazuję głos Łukaszowi Przybyszewskiemu, który uzupełniłby tu kwestię irańską. To samo pytanie. Tak, dla Iranu tak na dobrą sprawę bez większego znaczenia jest, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, dlatego że zamysł strategiczny Stanów Zjednoczonych w regionie, odkąd ten region tak naprawdę uległ pewnego rodzaju dezintegracji, już nie możemy mówić o tym starym, bliskim czy też środkowym wschodzie, to będzie zmiana jakościowa obecności amerykańskiej w regionie, więc siłą rzeczy no, z punktu widzenia Iranu najważniejsze teraz jest doprowadzić jakoś do takiej sytuacji, w której Stany Zjednoczone wróciłyby do JCPOA. Osobną kwestią jest w zamian za co, dlatego że no, niewiele jest rzeczy, które Iran mógłby zaoferować lub byłby skłonny zaoferować, dlatego że... No, Unii Europejskiej też nie może nic zaoferować? Unii Europejskiej wbrew pozorom też nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Dlatego, że Iran musiałby wrócić na rynek światowy w pełnej skali. To by potrwało dobrych parę lat, zanim gospodarka na nowo by się rozruszała, zanim dokonano by też wielu deregulacji, wielu reform w Iranie, które by skłoniły do większych inwestycji. Też oczywiście w zakresie politycznym, dlatego że to był bardzo istotny czynnik, jeśli chodziło o ryzyko inwestycyjne, tak, w tym państwie. Na razie nic się na to nie zanosi, żeby się sytuacja Iranu zmieniła. Moim zdaniem właśnie Teheran przez to, że doszedł do władzy Biden i jakoś nie widać, żeby aż tak się spieszył wcale z powrotem do JCPOA, choć zapowiadał, że niby do niego powróci. Jest to, największym lękiem tutaj Teheranu jest to, że prawdopodobnie może być próba wynegocjowania zupełnie nowego porozumienia, o którym nomen omen mówił Donald Trump. Czy zbliżenie Unia Europejska, Stany Zjednoczone, o którym mówił Adam Balcer, mogłaby uprawdopodobnić ten nowy JCPOA w takim razie? Mogłoby, ale nie musi, dlatego że dla Unii Europejskiej jest ważna odwrotna sytuacja niż ta, którą Unia Europejska przedstawiła Stanom Zjednoczonym na początku lat 2000, gdy dochodziło do tego comprehensive agreement właśnie z Iranem. Otóż wówczas Unia Europejska zarysowała Stanom Zjednoczonym taką sytuację, że Rosja, tak bardzo takim prostym językiem, że Rosja i Chiny nigdy w życiu nie chcą doprowadzić do sytuacji, w której Izrael zaatakowałby Iran, ponieważ to, powiedzmy, Iran, że jest ich strefą wpływów, tak, bronią jądrową. Odwracając to, Unia Europejska nigdy w życiu nie chce dopuścić do takiej sytuacji, w której Iran z jakichkolwiek powodów, czy to w obronie, czy to w formie agresji, miałby zaatakować bronią jądrową właśnie Izrael. Także to jest zasadniczy problem i clue, dlaczego Europa się w to angażuje. Bo jeżeli spojrzymy na skalę dostaw węglowodorów i innych miejsc, gdzie można inwestować, to Iran jest tylko jednym z dostawców, jednym z miejsc. To nie będą. To zresztą sam Iran też kiedyś był przebogaty, dziś już jest znacznie mniej. Kiedyś był super miejscem do inwestycji, dzisiaj już nie. I to ogólnie widać w regionie, że teraz raczej będzie stabilizacja i projekty bardziej rozwojowe w infrastrukturę, tak bardziej w stronę. A zatem stronę już było i pojawił się znowu wątek energetyczny, bardzo dobrze, bo teraz Piotr Wicuła, który nam o tym troszkę powie. No smutne są te wieści z Iranu, ciekawe z Turcji, prosiłbym o uwzględnienie tych dwóch krajów w relacjach z Zachodem czasów Bidena. Dobrze, ja tak podsumowując bardziej, znaczy to jest tak, dwie strony z perspektywy Unii Europejskiej. Z jednej strony te ogromne nadzieje związane z nową administracją amerykańską, przede wszystkim związane też z pewną większą przewidywalnością tejże administracji i przede wszystkim duże oczekiwania ze strony Niemiec, które miały ogromny problem z Trumpem. Z drugiej strony, jeśli wracamy do wątków energetycznych, no to jest
potencjał, o którym rozmawiamy w perspektywie, polityka unijna w zakresie energetycznym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu znacznie przyspieszyła. Jeszcze kilka lat temu, kiedy były wypracowywane porozumienia z Iranem, kiedy spoglądano na możliwości wydobycia węglowodorów tam i tak dalej, nikt się jeszcze nie spodziewał, że ten pomysł będzie tak, dekarbonizacji unijnej gospodarki będzie aż tak ambitny. I myślę, że to też w dużym stopniu podcięło skrzydła Iranowi. Chcę wytłumaczyć dlaczego, bo pewnie nie każdy z naszych słuchaczy dobrze zna Europejski Zielony Ład, który stawia węglowodory w całkiem innym świetle niż kiedyś. Tak jest, no bo dekarbonizacja gospodarki, czyli cel, który w perspektywie unijnej mielibyśmy osiągnąć w 2050 roku, czyli net zero, czyli nie jakby zerowe, znaczy niekoniecznie oczywiście zerowe emisje, ale takie, które bilansują się z pochłanianiem, to są bardziej szczegółowe elementy, ale generalnie net zero w 2050 roku zakłada znaczne ograniczenie zużycia węglowodorów w gospodarce, w zużyciu końcowym energii i po prostu o ile w przypadku bardzo mało się na przykład mówi o kwestiach takich jak konieczność dekarbonizacji transportu, ale dekarbonizacja transportu będzie wiązała się z dużym ograniczeniem zużycia ropy naftowej przede wszystkim. Natomiast rola gazu jest tutaj dyskusyjna z racji tego, że jest on potencjalnie paliwem przejściowym, czyli paliwem, które ma posłużyć za przejście od gospodarek opartych na generację energii, zużycie węgla w stronę odnawialnych źródeł energii przede wszystkim. Tak, czyli w tym kontekście tak. Pośrednictwo Turcji w dostawach węglowodorów z jednej strony, a z drugiej strony dostawy węglowodorów z Iranu, to już nie jest taki haczyk na zachód, prawda? Tak jest. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu mogło to być, zwłaszcza z perspektywy, ale zresztą przykład Polski jest najlepszym tutaj przykładem. Jeszcze kilka lat temu, mniej nawet niż dekady temu, nie mieliśmy rozbudowywanego terminala LNG, tak, nie mieliśmy kolejnych projektów infrastruktury gazowej, interkonektorów, połączeń z Litwą, koncepcji połączeń z Litwą, z Czechami, nie mieliśmy konfliktu na Ukrainie, który okazał się skutkować tym, że zaczęliśmy przesyłać gaz na Ukrainę. Jakby sytuacja się po prostu zmieniła dynamicznie od czasu poprzedniego porozumienia z Iranem i będzie to brane też pod uwagę przy zawieraniu jakichkolwiek kolejnych porozumień. Mam wrażenie, że tak wracając może już nie do energetycznych kwestii, ale do takich bardziej politycznych, Unia Europejska miała takie podejście trochę, mam takie wrażenie przynajmniej, żeby pełnić pewną rolę mediatora w tych relacjach. Dobrze pamiętam, po zamordowaniu Sulejmaniego chyba była taka propozycja nawet, ale ona była odrzucona szybciej przez stronę irańską, co oczywiście nie znaczy, że strona amerykańska byłaby zaakceptowana, ale takie tego typu próby raczej mediacji pomiędzy USA a Iranem, ja tego nie do końca widzę, tak? Natomiast widzę rzeczywiście pewien potencjał, być może współpracy gospodarczej, technologicznej, inwestycji, które mogłyby się na przykład przenieść do Iranu, które z Europy już na przykład nie będą aż tak atrakcyjne dla niektórych koncernów bądź spółek z uwagi na właśnie politykę dekarbonizacyjną, ceny energii i tak dalej, ale które na przykład potencjalnie można byłoby zastosować w Iranie, który na pewno będzie bardzo chłonny. Jest o potencjale Iranu już tutaj wiele padło. Ja jestem sceptyczny, ale widzę, że może, powiedzmy strukturalnie, nie na polityce państwa, ale na poziomie właśnie takich relacji biznesowych, albo jak to mówią Niemcy, Wandel durch Handel, tak, i czyli generalnie budowanie po prostu relacji gospodarczych, być może jakieś tam zainteresowanie będzie. I to na pewno optymizm, który chciałbym podzielać, ale widząc zastosowanie tej maksymy na przykład w przypadku projektu Nord Stream 2, mam pewne wątpliwości, niestety, chociaż chciałbym, żeby to działało jak najlepiej, jak najszybciej. Pozwolę panom skonfrontować się ze sobą, a naszym uczestnikom zasygnalizuję, że już teraz na czacie można zadawać pytania. Widzę pierwsze i ono się pojawi za chwilę, ale teraz chciałem poprosić jeszcze Adama Balcera, najpierw potem Łukasza Przybyszewskiego, ad vocem do tego, co usłyszeliśmy do tej pory.
trudno mi się, szczerze mówiąc, skonfrontować, bo zgadzam się i z Piotrkiem, i z panem Łukaszem. Może tylko dodałbym, że pewne zjawiska najlepiej pokazać na takich podstawowych liczbach, danych statystycznych. No, jak patrzymy na współczesny Iran, no to jest wielka niewykorzystana szansa ten kraj, bo oprócz tych olbrzymich, mogą Państwo spojrzeć sobie na te wszystkie dane dotyczące potencjału energetycznego, ropa, gaz, złoża i tak dalej, no to ten kraj, gdyby był inny, to czerpałby też pewnie wielkie zyski na przykład z turystyki, bo ma też gigantyczny potencjał. Natomiast no, jest w takim miejscu, w którym jest i to się przekłada, to o czym wspominał na przykład pan Łukasz, na strukturę handlu tego kraju. No, mamy kraj, gdzie jest ewidentnie bardzo mocniła się pozycja Chin w ostatnich kilkunastu latach. Teraz Chińczycy przed COVID-em to było 1/3 całego handlu Iranu, bardzo dużo. Kolejne miejsca zajmuje mniej więcej tyle samo ma Turcja i udział taki bardzo podobny Turcja i Indie. To jest około 10%. I to jest więcej niż cała Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii. Tak? To pokazuje nam, jakie są te relacje ekonomiczne w tym momencie. Jak spojrzymy na Turcję, no to pamiętajmy, no udział Unii bez Wielkiej Brytanii, która jest ważnym partnerem ekonomicznym dla Turcji, jeszcze jak uwzględnimy inwestycje bezpośrednie i turystykę, no to jest od 35 do 40%, a Stany plus Wielka Brytania to jest kolejne 10%. To jest zupełnie inna relacja, tak? I chociaż te kraje są paradoksalnie, jak spojrzymy na potencjał tak demograficzny, są do siebie bardzo podobne. To jest 80 kilka milionów ludzi. I z potencjałem wzrostu do 2050 według ONZ-u to będzie mniej więcej troszeczkę ponad 100 milionów w Iranie. Potem zacznie się spadek populacji i to samo w Turcji, ta populacja dojdzie prawie do 100 milionów. Tak? Więc potencjał jest podobny, natomiast no na razie przy wszystkich problemach niezaprzeczalnych, które Turcja przeżywa, to sytuacja Iranu jest o wiele gorsza. Oba te kraje będą, i to będzie dla nas istotne pytanie, zobaczymy jak będą, bo w tym roku mają być wybory prezydenckie w Iranie, zobaczymy jacy kandydaci zostaną dopuszczeni i tak dalej, ale wiemy, że to może wywołać jakieś problemy, napięcia i w elicie, i między elitą rządzącą i społeczeństwem. I tak samo Turcja jest krajem bardzo spolaryzowanym, gdzie poparcie dla partii prezydenta Erdoğana wynosi obecnie około 35%, a dla sojusznika ze skrajnej prawicy mniej niż 10%. Oni pewnie wystartują jako blok, ale jeśli uzgodnimy opozycję, jeśli ona będzie, problem jest oczywiście taki, że partia kurdyjska zawsze będzie startowała sama, ale jeśli pozostałe partie by wystartowały razem, no to oczywiście dla prezydenta Erdoğana za 2 lata mają być wybory, ale nie można wykluczyć wcześniejszych, przedterminowych, no to jest bardzo poważne wyzwanie, tak? I włącznie z tym, że utrzymanie się u władzy będzie wiązało się z jakimiś fałszerstwami wyborczymi, więc to jest ten problem, że z jednej strony Turcja będzie się starała jakoś ułożyć relacje ze Stanami, z Unią, ale ta logika wewnętrzna tego systemu, reżimu autorytarnego, ona jest wyzwaniem na ułożenie tych relacji. I teraz głos przekazuję Łukaszowi Przybyszewskiemu. Czy rzeczywiście tak jest i czy może jeszcze zaiskrzyć tutaj, czy ten aspekt militarny odegra rolę, tak jak przy zabójstwie Sulejmaniego, czy porywaniu kolejnych tankowców? To znaczy porywanie tankowców to już prawdopodobnie, jeżeli nie będzie dochodziło do jakichś przełomów negocjacyjnych, czy w ogóle doniesień, że są negocjacje, będzie dochodziło dalej i to raczej będzie coś już codziennością, co oczywiście firmom ubezpieczeniowym podniesie premium za tankowce między innymi. I ja tutaj nie widzę większych na razie perspektyw na przełom, dlatego że nawet jeśli będą wybory w Iranie, to kandydat i tak będzie bardzo sceptycznie potraktowany przez społeczeństwo, ten, który wygra. Ci, co obecnie kandydaci się zapowiedzieli, no to jest powiedzmy ta pierwsza sztafeta, zobaczymy, kto jeszcze się zapowie. Wbrew pozorom nie jest aż tak trudno przewidzieć, kto wygra. Zdarzają się niespodzianki, ale akurat w przypadku Iranu tych niespodzianek jest mniej. Także no, ja już chyba wszystko o Iranie powiedziałem.
dzisiaj. I taki też był cel. I już się pojawiają pierwsze pytania, ale jeszcze Piotr Micuła, dwa słowa? Tak, ja bym tylko chciał jeszcze powiedzieć, odwołać się do tego, co też Adam powiedział, czyli tych wyborów w Niemczech, które będą w tym roku. Bo to jest uważam bardzo ważny wątek i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili jeszcze, znaczy mamy podejrzenia, jakby, znaczy można mieć filozoficznie, mieć uzasadnione przekonanie, że przyszła koalicja będzie koalicją chadeków i zielonych i rzeczywiście to rzeczywiście nie jest to pewne, tak samo jak nie jest pewne, kto będzie kanclerzem w razie takiego układu, ponieważ z racji tego, że jest konkurencja pomiędzy CDU i CSU tak naprawdę, czyli między Zyderem i Laschetem, a to jest złożony temat, ale na pewno, znaczy pod tym względem chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli taka koalicja dojdzie, no to będziemy mieli po pierwsze na pewno zaostrzenie kursu w stronę transformacji gospodarki, w stronę bardziej zielonej gospodarki, tak, po pierwsze, a po drugie zaostrzenia, i to jest ważniejsze, zaostrzenia kursu na kwestie praw człowieka, tak jak powiedział Adam. I teraz muszę wkroczyć. Tak. I tutaj tylko właśnie, tak. Tylko dopowiem pytanie, które będzie świetnym kontekstem, bo na pewno dużo jeszcze można powiedzieć. Jeden z naszych uczestników pyta, dlaczego państwa Europy Zachodniej nie chcą przyjąć Turcji do Unii Europejskiej i jak bardzo odległa jest ta perspektywa wejścia Turcji. No to świetnie pasuje to pytanie do tego, co słyszymy. Tak jest. Ja mam zacząć tutaj? Dobrze, to ja bym chciał, tak, to ja zacznę i może dalej przekażę głos. Tak, jest to nasz szansa, że kwestia praw człowieka będzie, znaczy ona i tak jest silna w Niemczech, jakby pamiętajmy, że zarówno takie tematy jak demokracja, prawa człowieka, ale też zielona gospodarka to są tematy, których nie można pominąć, ponieważ oczekiwania niemieckiej opinii publicznej są takie, tak? Po prostu wyborcy w Niemczech tego chcą. I tutaj jest to się też objawia ten problem właśnie, z którym się spotkało SPD, tak? Czyli ambiwalentnego stosunku ciążącego Schrödera w relacjach z Rosją, czyli budowy kolejnej infrastruktury węglowodorowej i tak dalej, a z drugiej właśnie akceptacji i bycia podgryzanym przez na przykład zielonych w kwestiach takich jak silniejsze stanowisko w stosunku w obszarze praw człowieka przede wszystkim. I moim zdaniem to pytanie właśnie o to przyjęcie Turcji do UE, moim zdaniem ta perspektywa się oddala, albo może nawet to jest moja opinia, uważam, że jest raczej niemożliwa. Znaczy, będą te, jakby te prowadzone te dyskusje już kilkanaście lat temu, od kilku lat jest jasny sygnał, że nie ma zgody ze strony Unii Europejskiej na to, co się dzieje w Turcji, na ograniczenia wolności słowa, na zamykanie dziennikarzy, na budowanie po prostu autorytaryzmu przez Erdoğana. I moim zdaniem będzie zaostrzenie tylko kursu na to. I jeżeli oczywiście chcemy patrzeć na to, kto będzie, znaczy bliżej integracji z Unią są w tej chwili państwa Bałkany Zachodnie, tak, niż Turcja. Tak jest. I Adam Balcer, czy zgodzi się i tym razem ze swoim przedmówcą? Zgodzę się, dodam tylko, że problem jest szerszy, to znaczy zawsze Turcja była, nawet kilkanaście lat temu, kiedy doszło do tak zwanej cichej rewolucji i te wszystkie zmiany pod wpływem Unii Europejskiej, demokratyzacja kraju nastąpiła i Turcja była wtedy, odwołując się do Freedom House, na granicy uznania za kraj wolny, cały czas uznawana za częściowo wolny, a potem stopniowo nastąpił ten regres i obecnie jest krajem autorytarnym od kilku lat, to nawet wtedy przypomnimy, że ta opozycja była bardzo silna wobec jej członkostwa, silniejsza niż na przykład wobec członkostwa Polski. Ona była oczywiście, kraje poszczególne i rządy i społeczeństwa różniły się, kraje unijne. Natomiast no, widać było, że dla części społeczeństw i polityków unijnych to jest w ogóle no, temat, można powiedzieć, opcja nie wchodząca w grę z tego powodu, że mówimy o dużym, muzułmańskim, biednym relatywnie teraz, powiedzmy, na tle Europy Zachodniej, ale wciąż kraju. Do tego wiele osób by dodało, że dobrze, mogę zaakceptować Turcję, ale jako kraj demokratyczny, który ureguluje kwestie Kurdów, w którym funkcjonują rządy prawa, demokracja liberalna i tak dalej.
okazało się, że Turcja ma z tym problem, bo no to jest jej takie troszeczkę błędne koło, że potrzebowałaby większego wsparcia z zewnątrz, żeby umocnić i skonsolidować swoją demokrację, a bez tego wsparcia, a tym wsparciem, tą kotwicą mogłaby być Unia Europejska i perspektywa członkostwa, akcesja, ale tego nie ma, bo właśnie mamy te uwarunkowania wewnętrzne. No i dochodzi ten ostatni element, no nawet taki stricte geopolityczny, że zakładam, że też z perspektywy francuskiej, przypomnijmy, że Francja była sceptycznie nastawiona do członkostwa Wielkiej Brytanii i teraz może mówić, bo widzicie, mieliśmy rację. Bez Wielkiej Brytanii akcesja Turcji jest moim zdaniem jeszcze trudniejsza do wyobrażenia, nawet jeśli nie wykluczam, że w Turcji może dojść w pewnym momencie do demokratyzacji ponownej, bo jak spojrzymy na ich historię z ostatnich kilkudziesięciu lat, to te okresy po na przykład jakichś zamachach stanu dokonywanych przez wojsko i autorytarnego reżimu nie trwały dłużej niż kilka lat, ale nawet wtedy będzie kwestia, że mamy coraz bardziej integrującą się strefę euro i Wielką Brytanię, która wyszła z Unii. Jest pytanie, czy chcemy wziąć Turcję, która byłaby krajem też z tym dziedzictwem imperialnym, w tym wymiarze takim krajem z polityką zagraniczną, byśmy powiedzieli postimperialną. Czy byłaby na to zgoda? Uważam, że no pewnie nie. Więc z tego powodu w ogóle... Gdyby ktoś mnie teraz spytał, czy wierzę, że Turcja kiedyś wejdzie do Unii Europejskiej, odpowiedziałbym oczywiście, no nigdy nie mów nigdy, ale prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo małe. Jesteśmy bardzo sceptyczni i pojawia się jeszcze drugie pytanie o kolejnego aktora, który trochę już się pojawił, ale być może za mało. Dlatego kolejny aktor zbiorowy i pytanie do Łukasza Przybyszewskiego. Jak państwa arabskie mogą wpłynąć na te relacje UE-Iran-Turcja? Jeżeli chodzi o Unia-Turcja, to ja tutaj zostawię też głos bardziej innym, a panu Adamowi przede wszystkim. Jeżeli chodzi natomiast o, tak na wymiarze podstawowym, oczywiście rywalizacja pod względem politycznym też, jak i w zakresie bezpieczeństwa między na przykład Arabią Saudyjską i też innymi państwami arabskimi, a Turcją oczywiście jest, ostatnio dochodzi do pewnych zbliżeń, ale to są raczej dialogi na razie, zobaczymy do czego to doprowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o państwa przede wszystkim Zatoki, ale tutaj też bym dodał Egipt na pewno, szczególnie właśnie do równania z Europą. Państwa arabskie Zatoki Perskiej i jeśli chodzi jeszcze o Francję, Emiraty, przede wszystkim mają jeden wspólny interes, to znaczy powstrzymać ekspansję zdolności Iranu do projekcji siły w regionie. Są nieporozumienia polityczne, tak, i między Emiratami i Arabią Saudyjską, co też znajduje odzwierciedlenie w innych rejonach świata, i oczywiście z Katarem, Arabią Saudyjską, czy też z Bahrajnem. Generalnie rzecz biorąc, jest bardzo dużo punktów, w których te państwa mają rozbieżne interesy. Wspólnym wydaje się być Iran. W związku z tym państwa arabskie mogą przede wszystkim odegrać rolę jako przyczółek dla sił amerykańskich, które równoważą wpływy Iranu w regionie. Też stosunki, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z niektórych państw arabskich właśnie z Izraelem to odgrywa pewną rolę, tym bardziej, że Stany Zjednoczone po udanym sprzężeniu systemu obrony powietrznej Iron Dome, czyli żelaznej kopuły, zamierzają system ten wprowadzić właśnie na Półwysep Arabski ogólnie rzecz biorąc, tak, że będziemy mieli izraelskie baterie, które będą broniły arabskich ziem, tak, za sprawą mediacji amerykańskiej. Ku temu przede wszystkim będą te państwa służyć. Emiraty od bardzo dawna mają świetne relacje z Francją, jeśli o to chodzi. Także tutaj akurat się niewiele, sama Francja tutaj to nie jest nowy aktor. Emiraty o wiele bardziej poczuły presję Iranu i mają o wiele więcej teraz wspólnego w tej tematyce i z Izraelem, i z Unią Europejską, i ze Stanami Zjednoczonymi niż wcześniej, dlatego że Iran rozbudowuje infrastrukturę obronną i pasywną, i aktywną,
czyli też właśnie system uzbrojenia tam będzie rozmieszczał, jak i też nowe bazy, też dla marynarki wojennej i dla tej armii, tej, nazwijmy to konwencjonalnej, choć Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej też już spełnia wszystkie normy armii konwencjonalnej, po prostu ma dwie siły zbrojne, właśnie i korpusu, i armii, co sprawia właśnie, że Emiraty są bardzo, czują duże zagrożenie ze strony Iranu, także tutaj państwa arabskie widzą, że Iran coraz bardziej wychodzi na Ocean Indyjski, w kierunku Oceanu Indyjskiego, co też widać po wektorze lotu właśnie tych pocisków, które w ostatnich manewrach zostały wystrzeliwane. Tak. Dziękuję bardzo i Piotr Micuła. Tak, ja jakby już chciałbym się chyba tylko, zostaje mi się zgodzić z przedmówcami właściwie w tym, jeśli chodzi o ten temat, zwłaszcza jeśli chodzi o te relacje francuskie i tak, ja chyba tyle. Dziękuję bardzo. Zatem Adam Balcer i wielki aktor, czyli państwa arabskie. No znowu ja rozwinę to, co powiedział pan Łukasz. Ja, trudno mówić, to taka powiedzmy polska specyfika, że my często te kraje wrzucamy do jednego worka, nie zdając sobie czasami sprawy z ich bardzo dużego zróżnicowania, nawet jeśli mówimy o krajach Zatoki Perskiej, tak? I nawet jeśli mówimy o tych dwóch krajach, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, tutaj może bym dostrzegł, że powiedzmy Zjednoczone Emiraty starały się i pewnie i ich relacje z Iranem nie są tak złe jak Arabii Saudyjskiej. Gest, który się Arabii Saudyjskiej na przykład bardzo nie podobał, to otwarcie ambasady w Damaszku przez Zjednoczone Emiraty. Natomiast z drugiej strony, to teraz jest na pewno coś takiego, że reakcja Iranu na przykład na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, uznanie Izraela przez Zjednoczone Emiraty potwierdziła tylko, myślę, przekonanie, że jednak z Arabią Saudyjską jest więcej interesów i jest wspólnych elementów niż wiadomo, niż z Iranem. I że jest to zagrożenie dla Zjednoczonych Emiratów. Natomiast z perspektywy tureckiej, no, Turcja patrząc na region widzi coś takiego, że ewidentnie jest w różnego rodzaju napięciach, sporach z krajami najważniejszymi, czyli Egiptem, i tutaj jest kwestia Libii, która jest, wiadomo, że dla Egiptu jest bardzo ważna i te kraje są po dwóch stronach barykady, i dochodzi kwestia Morza Śródziemnego, wschodniej części, gdzie Egipt widać, że współpracuje z Grecją, z Francją, z Izraelem, i Turcja jest po drugiej stronie barykady. No i mamy oczywiście kwestię współpracy Egiptu, wsparcia Egiptu przez Arabię Saudyjską i zaangażowania Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Libii po tej samej stronie co Egipt, plus współpracy z Francją wspomnianą już nie tylko w Zatoce Perskiej, ale też właśnie na Morzu Śródziemnym. Więc patrząc, a to są kluczowe kraje położone blisko Turcji arabskie, oczywiście jeszcze jest Maghreb, ale tam obecność turecka, no wiadomo, dystans geograficzny, uwarunkowania też historyczne, no jest słabsza, i w tym kontekście no to fakt bliższej współpracy tych krajów i napięć z nimi był jedną z przyczyn tego, co powiedziałem, że Turcja, można powiedzieć, poszła po rozum do głowy, uznała, no trzeba jakoś trochę te relacje poprawić, złagodzić, szczególnie, że te kraje, no wiadomo, że też poprzez Izrael mają mocniejszą pozycję w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze na sekundkę do Turcji i Unii Europejskiej, bo chciałem, żebyśmy zdążyli odpowiedzieć na ostatnie pytanie, które się pojawiło. Już częściowo ta odpowiedź padła, ale zostańmy przy Adamie Balcerze i pytaniu o to, czy odejście Erdogana z polityki mogłoby zmienić relacje Turcji z Unią i ją przybliżyć do Unii. To tylko skończę, że czasami Turcja ma ten problem, że się konfrontuje niemal z całym światem arabskim, który rzadko jest w stanie, naprawdę rzadko wykrzesać z siebie taką solidarność panarabską w lidze państw arabskich,
ale Turcja, to mówię to paradoksalnie, sarkastycznie, potrafi to zrobić. Między innymi ta interwencja turecka w Syrii. Jak Liga się spotkała, to okazało się, że Turcja może liczyć na Somalię. Zapytajmy się o to, czy w ogóle istnieje państwo tak jak Somalia. No wiem, że jest to państwo upadłe. I na Katar. No to jest to bardzo, bardzo słaby rezultat. Pozostałe kraje wystąpiły razem, nawet te, które przecież są w jakiś sposób skonfliktowane z Damaszkiem i Asadem, poparły integralność terytorialną Syrii. Wracając do tego ostatniego pytania, tak jak już powiedziałeś, że próbowałem na nie odpowiedzieć, że problem jest taki, że możemy sobie wyobrazić, ja zakładam, że za kilka lat może nastąpić demokratyzacja Turcji. To wynika też z tych uwarunkowań, że Turcja jest silnie powiązana ze światem zewnętrznym, ma na przykład ograniczone bardzo rezerwy walutowe, nie ma takiego potencjału odkładania pieniędzy jak na przykład Rosja, która prawda udało jej się te 40% PKB w rezerwach walutowych. Tutaj nie ma mowy o czymś takim, powiązania ze światem zewnętrznym, więc uwarunkowania w kraju, polaryzacja, okej, Erdoğan powiedzmy umiera, ale tak, po pierwsze, no te podziały, napięcia, one nie wynikają tylko z jego osobowości, tylko z uwarunkowań społecznych, kulturowych w Turcji i one nie znikną i od razu, tak? I jest wtedy pytanie do elity tureckiej, czy jest w stanie je złagodzić, współpracować ponad tymi podziałami i tak dalej. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli dojdzie do zmiany, to oczywiście to stwarza większe szanse na współpracę z Unią Europejską, bo będzie to ekipa pewnie bardziej demokratyczna, bardziej zainteresowana właśnie wtedy współpracą i tak dalej. Będzie to łatwiejsze, tak? Niektóre problemy będą nie tak radykalne, tak jak na przykład kwestia kurdyjska, ale to znowu zależy, bo pamiętajmy o tym, że problem polega na tym, że na przykład badania opinii publicznej pokazują, że w niektórych kwestiach jest szerokie poparcie w społeczeństwie tureckim, na przykład dla niektórych idei nacjonalistycznych, jeśli chodzi o stosunek do Kurdów, jeśli chodzi o niektóre elementy polityki zagranicznej wobec Cypru, Grecji, Karabachu i tak dalej. Więc to nie będzie tak, że po odejściu Erdoğana mamy ekipę, która jest radykalnie inna i przypomina powiedzmy partie polityczne i przywódców politycznych z Europy Zachodniej, tak? A zatem przestrzeń do zmiany tylko do pewnego stopnia. Nasza kwadratura trójkąta jest bardzo skomplikowana, pewnie jak każda kwadratura trójkąta, ale w tym trójkącie Unia Europejska, Turcja, Iran rzeczywiście jest o czym dyskutować. Przedyskutowaliśmy prawie 1,5 godziny. Na ten moment zawieszamy tę dyskusję, ale nasi naukowcy, których mieliśmy przyjemność posłuchać, na pewno będą dalej przyglądać się tematowi. Jeszcze nie raz do niego wrócimy. Tymczasem dziękuję Piotrowi Micule z Wise Europa, Łukaszowi Przybyszewskiemu i Adamowi Balcerowi, którzy uraczyli nas wiedzą bardzo konkretną na ten temat. Dziękuję Państwu, dziękuję jeszcze raz naszym panelistom i organizatorom, bez których nie byłoby to możliwe. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.